Tego nożyka to już widzieliście na jednym z poprzednich filmów. To jest nożyk do gwintów, ale czasami trzeba sobie radzić w warsztacie. Mamy taki ostatni, uszkodzony, pęknięty, nic z niego nie możemy zrobić. A mamy za to taki fajny nożyk do toczenia złużnego. Co wtedy robimy? Wtedy sobie tutaj zeszlifujemy. Najpierw tutaj to możemy tarczą białą zeszlifować tą zwykłą stal, a później tarczą siwą szlifujemy tutaj o jeden bok i drugi bok te kąty. I wtedy nam powstanie z takiego nożyka normalny nożyk do gwintu zewnętrznego i dużo mniejszy i będziemy mogli nacinać gwinty, jakby powiedzieć, o większym skoku, bo przy dużym skoku trzeba tak zwany duże wyskakiwanie. Z tego nożyka tak samo możemy sobie zrobić nożyk do gwintu, mając szablon do gwintów. Dziękuję.